Miało być podsumowanie kadencji, jak zapewniali radni PiS i RDG, ale zgodnie z decyzją przewodniczącego Rady Miejskiej Arkadiusza Gośki nie wpuszczono radnych na konferencję do Urzędu Miejskiego. Jak mówi Sławomir Szymański, to nie pierwszy raz, kiedy utrudnia się radnym wykonywanie swoich obowiązków. Tak, pan prezydent i przewodniczący Rady Miejskiej nie po raz pierwszy utrudnia nam pracę radnego, wykonywanie mandatu radnego. Otrzymaliśmy informację, otrzymaliśmy ją pisemnie, że pan przewodniczący Rady Miejskiej nie wyraża zgodę na to, aby klub radnych PiS-RDG organizował konferencję prasową i uważał to, że jest to zgodnie z kodeksem wyborczym, agitacja polityczna. Przypomnijmy jednak, że 4 lata temu w Urzędzie Miejskim odbyła się debata prezydencka. Wtedy kandydatka PiS, Marzenna Drab, nie brała udziału w tej debacie, jako jedyna z ubiegających się urząd prezydenta Grudziądza. Radni na schodach w obecności mediów zaprezentowali w dużym skrócie swoją kadencję, podkreślając, że ze względów na nietypowe miejsce są zmuszeni do rezygnacji z dokładnej analizy ostatnich 4 lat pracy jako radnych Rady Miejskiej Grudziądza. Celem tej konferencji miało być podsumowanie pracy klubu radnych PiS-RDG w kończącej się kadencji 2010-2014. Chciałem mieszkańcom i wszystkim tym, którzy nas wspierali, serdecznie podziękować za wszelką możliwą pomoc. Chciałem też zrelacjonować kilka faktów, które w ciągu tych ostatnich 4 lat miały miejsce. Podziękować tym osobom, które wspierały klub, między innymi zaproszenie posła Krzysztofa Ardanowskiego, pana Andrzeja Wiśniewskiego. Ja pragnę przypomnieć, że my na konferencje prasowe zapraszaliśmy różne osoby, między innymi profesora Andrzeja Zybertowicza, który wypowiadał się w sprawach WZU. Więc takich spraw, takich tematów w związku z naszym miastem, w związku z mieszkańcami było bardzo wiele. Dlatego ta konferencja, która miała podsumować te 4 lata. Radni twierdzą również, że mieli problemy z prowadzeniem kampanii wyborczej w miejscach publicznych. Jednym takich z miejsc było targowisko na Strzemięcinie, na którym jednak po interwencji policji okazało się, że wolno prowadzić agitację wyborczą. Kandydaci na radnych, którzy znaleźli się dzisiaj na targowisku na Strzemięcinie, rozdawali swoje ulotki, ale także rozmawiali z mieszkańcami, rozmawiali o problemach tego osiedla, o problemach targowiska, rozmawiali o wszystkim. No oczywiście agent targowiska, który jest administratorem, jednocześnie podam nazwisko, myślę, że to nie jest tajemnicą, pan Dąbrowski wezwał do interwencji policji. Oczywiście wstępnie nam zakazał prowadzenia jakichkolwiek rozmów na terenie targowiska. Powiedział, że rozmowy takie na tym targowisku są niedozwolone, nie wolno rozmawiać z ludźmi, nie wolno wydawać ulotek, to jest niedopuszczalne, on sobie tego nie życzy i prosi o natychmiastowe opuszczenie targowiska. Oczywiście targowisko jest miejscem publicznym, nie jest to żadna jednostka, na której nie można prowadzić agitacji wyborczej. Uważamy, że jest to miejsce publiczne, ogólnie dostępne, które jak najbardziej jest stworzone do tego, aby rozmawiać z ludźmi, aby mówić o programie, o tym, co się chce zrobić dla danego osiedla. Oczywiście policja, która przyjechała na miejsce po rozmowie, uświadomiła administratora targowiska, który nie wiedział, że takie rozmowy są możliwe, są dopuszczalne. Oczywiście nie wolno, obowiązuje zakaz wywieszania plakatów, rozklejania i tak dalej w tym miejscu, natomiast rozmowy z mieszkańcami jak najbardziej są na miejscu, one są wskazane. Radny Kosiński mówi, że utrudnień było więcej i powraca do kampanii plakatowej Andrzeja Wiśniewskiego i problemów z tym związanych. W Grudziądzu obowiązuje przepis taki wewnętrzny, jak był ustalony przez Zarząd Dróg Miejskich. On jest niespójny z kodeksem wyborczym, który mówi o tym, że by wywiesić plakaty wyborcze na słupach oświetleniowych, trzeba mieć tak zwaną zgodę za zajęcie pasa drogowego. Oczywiście taka zgoda nie obowiązuje w wielu miastach w Polsce, chociażby w Toruniu, gdzie Energa w zasadzie podpisuje umowy i pozwala na wywieszenie takich plakatów. Zresztą miasto Toruń dzisiaj ma bardzo dużą ilość plakatów, prawie na każdym słupie jest to ogólnie otwarta rzecz dla każdego, nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych klauzul terminów i tak dalej, robienia dokumentacji, zdjęć, bo to są rzeczy, które tylko utrudniają tą kampanię wyborczą, jak gdyby wpływają negatywnie na przekaz informacji o kandydatach.